Lekcja trzecia z płytki Schwarza. Kontynuuję Wam elementy dodatkowe w aparatach płytce Schwarza. Elementami dodatkowymi mogą być sprężynki na przykład. Tu są sprężynki do zamykania tak zwanej diastemy, czyli przerwy między jedynkami. To tak wygląda. Te są zrobione akurat na krzyż, że podczas rozkręcania śruby sprężynki zbliżają, czyli mezjalizują ząb 1-1 i 2-1, zamykając tym samym diastemę, czyli poszerzają łuk, ale zamykają szparę między zębami. Mamy też płytkę Schwarza z tak zwanym łukiem posuwistym. On ma tutaj takie specjalne elementy. Widzicie, on się przesuwa. I możemy zamontować element między haczykami, czy takimi pętelkami na klamrach Adamsa, a właśnie tym łukiem posuwistym. Mamy też oczywiście śrubę do rozkręcania płytki.